No, zapowiadał się na bardzo, bardzo trudny mecz. Okazało się, że ten mecz oczywiście kosztował nas dużo zdrowia, dużo zaangażowania, ale aż tak trudny nie był. W pierwszej połowie mieliśmy kłopoty, bo oczywiście przeciwnik grał wysokim pressingiem, starał się odbierać piłkę i nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Ale co jakiś czas dochodziliśmy do sytuacji i szkoda, że nie strzeliliśmy przynajmniej jednej albo nawet dwóch bramek. Z pierwszej połowy jestem w miarę zadowolony. Tutaj gratuluję wszystkim piłkarzom, bo naprawdę wykonali odpowiednią pracę, taką, którą sobie zakładaliśmy. Znaliśmy przeciwnika, wiedzieliśmy jak gra, znaliśmy ich mocne strony i bardzo uważnie staraliśmy się grać, dlatego ta pierwsza połowa była taka troszeczkę pod dyktando może przeciwnika, ale oczywiście z naszymi sytuacjami. Natomiast z drugiej połowy jestem bardzo zadowolony, bo w pewnych momentach mieliśmy inicjatywę, tą inicjatywę wykorzystywaliśmy, zamienialiśmy na sytuację i w pewnym momencie już byłem w 100% pewny, że zdobędziemy bramkę. W momencie, kiedy wyjeżdżamy 3-1 ze środkowym obrońcą i źle rozegraliśmy tą piłkę. Dlatego myślę, że z tego meczu jestem zadowolony. Podział punktów jest sprawiedliwy, ale myślę, że byliśmy bliżsi zdobycia tych 3 punktów i gdybyśmy strzelili bramkę, to myślę, że do końca już by wynik się nie zmienił. Także na Państwa oczach rodzi się nowy zespół, który złożony jest z bardzo młodych zawodników, z zawodników, którzy gdzieś swoje pierwsze kroki stawiali na niższym poziomie, ale to są piłkarze, którzy naprawdę mają umysł nastawiony na pracę, na rozwój i chcą w tym sporcie coś osiągnąć. Dlatego dzisiaj byliśmy zespołem na samym początku gdzieś skazanym może na porażkę, może niewielu nas stawiało tam w roli takiego faworyta, ale dzisiaj okazało się, że potrafimy grać w piłkę i naprawdę z tego, co dzisiaj pokazaliśmy, jestem dumny. Dziękuję. Dziękujemy panie trenerze.
Rosji.